Drugi sezon, studia 51 i trzeci odcinek. Możemy to nazwać tak w serialowym stylu. Marcin Szwedowski. Jesteśmy w gościnnych studiach, w gościnnym studio Studia Emitter, działającego na Politechnice Opolskiej, konkretnie na wydziale Ekonomii i Zarządzania. A moim gościem, którego nie będę ukrywał, nie było na liście przygotowanej od samego początku, a to z racji tego, że gość mój pracuje w klubie naszym od niedawna, jest dyrektor sportowy odropole, pan Leszek Bartnicki. Dzień dobry, witam wszystkich. Jak to się stało, że Odra Opole ma dyrektora sportowego w pańskiej osobie? Jak to się stało, że ma dyrektora, to pewnie by trzeba było spytać prezesa Tomka Kalisińskiego. bo to od niego taką propozycję, taką propozycję dostałem, która powiem szczerze troszkę mnie zaskoczyła. I pewnie wiele osób mogłoby od razu powiedzieć, że stricte funkcji dyrektora sportowego nigdy nie pełniłem, ale rzeczywiście miałem okazję pracować już w kilku klubach i tak się ostatnio składało, że czy to był Motor Lublin, czy to był GKS Tychy, czy to była a w tych klubach dyrektora sportowego nie było, więc więc no de facto te zadania gdzieś też musiałem skupiać w swoich rękach, między innymi w swoich rękach, więc no Byłem akurat e, świeżo dwa tygodnie, chyba bez pracy. Tomek, Tomek e, spytał, czy, czy, czy byłbym zainteresowany takim pomysłem. Powiedziałem, że muszę mieć chwilkę, chwilkę do namysłu. Postanowiłem przyjechać do Opola, żeby się spotkać, porozmawiać, e, przedstawić jakieś tam swoje pomysły. No, i od słowa do słowa okazało się, że gdzieś nadajemy na, na tych samych falach. Tym bardziej, że jakby osoby tutaj związane z, z klubem, czy, czy prezesa, czy panią wiceprezes, czy, czy, czy dyrektora Hitlera znałem, znałem już dość, dość długo. No, bo wiele lat już gdzieś tam się w różnych klubach mieliśmy okazję mierzyć ze sobą. Nie ukrywam, że gdzieś ta, ten sposób funkcjonowania klubu, opierający się na takich rzeczywiście dyskusjach, wymianie poglądów, a nie może na rządach jednego koreańskiego przywódcy, który mówi wszystkim co mają robić, to mi gdzieś tam odpowiada i też, też sobie gdzieś tam założyłem, że zanim podejmę ostateczną decyzję, to na pewno też spotkam się z trenerem Radosławem Sobolewskim który był tutaj już przede mną, bo no nie wyobrażam sobie, żeby, żebyśmy mieli gdzieś tam w jednym klubie pracować, a, a jakoś tam się nie dogadywać. Znaliśmy się oczywiście ze świadka piłkarskiego, ale nigdy nie mieliśmy okazji pracować razem. Też myślę, że to spotkanie było dość, dość konstruktywne. Poszło w dobrą stronę. No i tak ostatecznie od słowa do słowa i od 14 czerwca jestem dyrektorem sportowym od Reopole. Ten wątek y, wa, rozmów y, bardzo mnie zainteresował. Ja już to usłyszałem podczas spotkania, przedsezonowego spotkania z kibicami. Y, opo, kto w strukturze y, Odry Opole odpowiada za y, tra, de, podejmuje decyzję transferową o zakontraktowaniu lub o zakończeniu współpracy z jakimś konkretnym piłkarzem? Oczywiście osobą, która jest y, na samym czele y, tej listy osób decyzyjnych jest prezes. I tak, i tak jest w każdym klubie. Więc, więc to jest jakby sprawa oczywista i, i to do niego należy ostateczne zdanie, ale tak jak wspomniałem, my, my właściwie o każdej decyzji sportowej dużo rozmawiamy ze sobą właśnie, właśnie w gronie zarządu, dyrektora. Klubu Irka Gitlara, który tutaj ma kilkunastoletnie już doświadczenie pracy w tym klubie. Oczywiście, ja jestem takiego zdania, że, że w każdej takiej dyskusji na tematy personalne, sportowe musi wziąć udział trener, bo, bo ostatecznie to, to on gdzieś tego zawodnika ma wykorzystać. I wiem też już doskonale, pracując wiele lat w piłce, że jak trener jakiegoś zawodnika nie będzie chciał, to szybko udowodni, że, że on się nie nadaje. Więc lepiej takich, takich sytuacji unikać, ale, ale mamy kilka osób w sztabie, i, i, i ja jestem takiego zdania, że zawsze warto każdego głosu wysłuchać, kogoś się poradzić. Każdy gdzieś tam, kto pracuje chociażby w sztabie trenerskim, też ma za sobą jakieś doświadczenie, też może wyrazić swoje zdanie, no bo weźmy sytuację hipotetyczną, jeśli chcemy ściągnąć bramkarza, no to nie wyobrażam sobie, żeby na przykład trener bramkarzy nie, nie brał udziału w takim procesie decyzyjnym, tak? Czy, czy nie wiem, na przykład nasz, nasz analityk Andrzej Gomułysek na przykład pracował kilka lat w Śląsku, Wrocław i jeśli na przykład trafia do nas zawodnik, który w tamtym czasie był w Śląsku, Wrocław, no to Andrzej na przykład jest świetną osobą, żeby też na ten temat się wypowiedziała. Czy też jako analityk, też może przygotować jeszcze jakąś tam analizę zawodnika, którego oglądamy, z którym rozmawiamy. Także ja, ja myślę, że to, to polskie powiedzenie co, co dwie głowy to nie jedna. No w naszym przypadku tych głów jest więcej. To taki jest naprawdę mhm. smok jak z fajnych bajek z kilkoma głowami. I, i uważam, że, że kluczem do tego jest to, żeby, żebym ja na koniec przekonał do swojego pomysłu te osoby, które, które na sam koniec muszą złożyć podpis pod umową. A czy nie ma tutaj niebezpieczeństwa, że odpowiedzialność się rozmywa, że nikt <laughs> tak naprawdę, ymm, wiadomo, no jaki jest sukces, to, to, to wielu chętnych jest do tego, żeby stanąć w błysku, w błysku fleszy, ale, ale czy nie ma tutaj, czy taki model nie, nie rodzi tego taki, takiego ryzyka właśnie, że jakby każdy powie, no, ale to nie była moja decyzja, to, to nie ja, to nie ja, to... Znaczy, to wydaje mi się, że na sam koniec to ma nie być sukces mój, prezesa Tomka, nie wiem, trenera Sobolewskiego, tylko to ma być sukces odry Opole. Więc jeśli jakiś zawodnik do nas trafi i będzie dobrze grał i Odra będzie z tego czerpała profity, no to będzie sukces klubu, i co za tym idzie sukces nas wszystkich. Jeżeli będzie sytuacja odwrotna, to będzie porażka nas, nas wszystkich, i oczywiście zawsze można. Szukać winnych i, i zastanawiać się, kogo trzeba gdzieś tam w okolicach wieży ciśnij powiesić jako winnego złej decyzji. Natomiast nie, ja powiem szczerze, że ja wolałem, tak patrząc gdzieś tam wstecz na, na, na moją pracę w innych klubach, ja zdecydowanie bardziej lubiłem, kiedy przed podjęciem jakiejś decyzji możemy się spotkać w gronie kilku osób, to nie chodzi o rozmywanie się odpowiedzialności. To bardziej chodzi o to, że no zawsze lepiej, jak każdy ze swojej strony na jakąś decyzję spojrzy, bo też każdy może mieć trochę inne przemyślenia. Tak? Jeden będzie patrzył tylko pod kątem sportowym, drugi popatrzy też na finanse, trzeci może popatrzy na jakieś jeszcze inne aspekty. No a nie oszukujmy się, to żeby zawodnik zafunkcjonował, to... To nie tylko ma być zawodnik dobry sportowo, bo wiemy, że 11 najlepszych piłkarzy wcale nie stworzy pewnie najlepszej drużyny, ale, ale musi pasować nam i sportowo, i często wiekowo, i charakterologicznie, żeby w tej szatni jakoś zafunkcjonować, żeby to, to nie było jakieś zgniłe jabłko w tej szatni, no i, i musi też, też pasować gdzieś tam do, do naszych norm budżetowych. No dobrze, panie dyrektorze. Ile? Czy, czy trener jakby jest usatysfakcjonowany? No nie możemy jego zapytać, mm -hmm. więc spróbuję tutaj odwrócić Telefon pytanie. Telefon do przyjaciela możemy wykonać. <laughs> czy, czy, ten, czy, czy trener jakby uzyskał zawodników na wszystkie pozycje, o które prosił, czy aplikował, czy, czy, czy przedstawił swoje oczekiwania no, czy w tym okienku? Trzeba, trzeba sobie zdać sprawę, że Odra po dobrym zeszłym sezonie, tak naprawdę no, przeszła no, dość sporą rewolucję. Pewnie w niektórych aspektach w szerszym zakresie niż to się na początku wydawało. Może też z tego powodu moja osoba tutaj, żeby w jakimś sensie wspomóc proces budowy nowej drużyny. Tym bardziej, że, że wiemy, że klub stoi przed kilkoma wyzwaniami, też natury organizacyjnej, chociażby związanych związanymi z nowym stadionem, więc, więc tych obowiązków jest dużo. W porównaniu do zeszłego sezonu odeszło 12 zawodników. Czterech z nich jest na dzisiaj w klubach ekstraklasy. Myślę tutaj o, o Galanie, o Antczaku, o Sarmiento i o Kamińskim, tak? Także no można powiedzieć, że no skoro są w ekstraklasie, no to znaczy, że to są zawodnicy klasowi, tak? Oprócz tego też Dużyno opuściło kilku zawodników, czy też nie przedłużyło kontraktów z różnych powodów, no ale trzeba powiedzieć, że szczególnie jeśli chodzi o te formacje ofensywne, no to zmian jest, jest bardzo dużo. Do tego, no, co jest gdzieś tam zazwyczaj normalne w klubach, że zdarzają się kontuzje, choć nas w tym okresie tych kontuzji, chorób gdzieś tam sporo doświadczyło, bo kilku zawodników, którzy śmiało mogliby aplikować do, do podstawowego składu, chociażby w meczu. Ostatnim z ruchem chorzów nie można z nich było skorzystać. Ci, którzy śledzili nasze sparingi widzieli, że gdzieś tam poza pierwszym sparingiem z legią nie, nie pojawiał się Spychała, który ma, ma pewne problemy. Nie ma Dina Suli, nie ma Czaplińskiego. Także no, jak do tych 12, którzy odeszli, dołożymy jeszcze trzech kontuzjowanych, to się nagle okaże, że po niezłym sezonie nie ma 15 zawodników dodatkowo zmienił się pierwszy trener więc no trzeba sobie zdać sprawę że to już nie jest taka sama odra jak ta która dopłynęła w zeszłym sezonie do, do Baraży, i trzeba było te pozycje w jakimś sensie czy odbudować czy uzupełnić to może złe słowo odbudować, ale też starając się żeby to może byli zawodnicy jeszcze lepsi którzy może jeszcze coś dołożą bo nie bez kozery powiedziałem że najbardziej zmieniła się ofensywa ale też z drugiej strony trzeba powiedzieć, że Odra to swoje wysokie miejsce w zeszłym sezonie raczej zdobyła defensywą niż ofensywą, bo jeśli, jeśli się nie mylę, to po górniku Łęczna Odra miała drugą defensywę w lidze. Natomiast jeśli chodzi o ofensywę, no to, to, to nie był zespół, który jakoś bardzo dużo bramek strzelał. Więc no. Też być może samo nasuwa się, że, że, że jakieś zmiany też w tych formacjach były, były konieczne. Zdawaliśmy sobie sprawę też z tego, że tak naprawdę klub stracił swoich podstawowych młodzieżowców. No i tu też jakby wyzwanie, żeby, żeby te pozycje młodzieżowców uzupełnić, a jednocześnie mając z tyłu głowy też to, że po to klub prowadzi akademię, po to ma. Zespoły w centralnych ligach juniorów, ma rezerwę w czwartej lidze, żeby też ci chłopcy z Akademii do pierwszego zespołu trafiali. I taki cel sobie też przed tym letnim okienkiem postanowiliśmy, żeby postawiliśmy, żeby też te transfery wewnętrzne w klubie były. Także tych wyzwań trochę było. Myślę, że myślę, że gdzieś tam, jeśli chodzi o, o liczby, to no przyszło mniej zawodników niż odeszło, bo na ten moment przyszło z zewnątrz 8 zawodników, plus tak jak mówię, ci, którzy dołączyli z akademii. Hmm. Okienko transferowe jeszcze trochę potrwa, więc yy, myślę, że myślę, że jeszcze jakiś zawodnik tutaj do nas trafi, ale, ale generalnie większość, większość założeń sobie, sobie gdzieś tam tych, tych, które wyniknęły z rozmowy z trenerem udało się, udało się zrealizować. Choć tak jak mówię, no pewnie gdyby jeszcze problemy zdrowotne, żeby, żeby nas nie dotykały, żeby to, te tematy zdrowotne były dla nas łaskawsze, no to... To ta kadra byłaby jeszcze bardziej gotowa teraz, na, już na, na ten początek sezonu. Tak sobie teraz pomyślałem, sam się zacząłem zastanawiać, czy jest na świecie trener piłki nożnej, który powie, że nie chcia, że jest usatysfakcjonowany całkowicie kadrą, którą posiada, że zawsze wydaje mi się, że trener chciałby jeszcze kolejnego zawodnika dla poszerzenia, dla, dla wzmocnienia, dla zbudowania właśnie jeszcze większej rywalizacji. Tak sobie to pomyślałem. To, ale, jest, to, ale... też, to jest też obosieczna mhm. broń, bo. Z jednej strony tak jest, tak. każdy ten chciałby mieć przynajmniej dwóch równorzędnych zawodników na każdą pozycję, a najlepiej, żeby było ich jeszcze więcej, no bo zdarzają się kartki, kontuzje i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony, kiedy później trzeba dobremu piłkarzowi powiedzieć, że ty siądziesz na ławkę mhm. albo ty się nawet nie załapiesz do meczowej kadry, no to też się pojawia pewien, pewien problem, tak? Bo też z kolei. Jakościowi piłkarze, dobrzy piłkarze, no oni raczej chcieliby grać w wyjściowym składzie, tak? I, I jak się jest, nie wiem, trenerem Manchesteru City to pewnie z jednej strony jest fajnie, bo można każdego prawie zawodnika sprowadzić. Ale później też trzeba mieć świadomość tego, że mam gwiazdy, które są niezadowolone, bo, bo nie łapią się do składu, czy nie łapią się nawet na ławkę, więc no to, to, to jest sytuacja, którą też w jakimś stopniu w jakimś stopniu trzeba wyważyć, i też nawet też mieć gdzieś z tyłu głowy to. O czym wspomniałem, że no z jednej strony zawodnik ambitny powinien zawsze chcieć grać, ale z drugiej no też trzeba mieć w głowie to, że być może niektórzy dobrzy zawodnicy nie będą grali i, i muszą to też być tacy zawodnicy, którzy no nie zaburzą nam w jakiś sposób atmosfery w zespole. Ale, ale pewnie tak jest. No każdy każdy chciałby mieć jak najwięcej piłkarzy, każda kobieta chciałaby mieć jak najwięcej torebek, butów i sukienek, ale też ktoś musi za to wszystko. Płacić, czy to w pierwszym, czy w drugim przypadku. No dobrze, panie dyrektorze, praca nad okienkiem transferowym rozpoczyna. Praca, no tak, żebyśmy mm -hmm. ukonkretyzowali. Rozmawiamy teraz 24 lipca, tak, między pierwszą a drugą kolejką ligową. Pan dyrektor jest 5 tygodni na swoim stanowisku w Opolu. A okienko, zimo, okienko letnie trwa, zamyka się w Polsce na końcu. 9 serpa, września. 9 właśnie. września mm -hmm. nawet. Jeszcze tych tygodni bardzo dużo zostało. No i, i tak naprawdę, kiedy rozpoczyna się praca nad zimowym okienkiem transferowym? Czy to jest tak, że. Już trwają jakieś pomysły, pierwsze plany, przymiarki, analiza rynku, a może głęboka analiza już może już szukanie pod kątem kolejnego okienka? Czy cały czas czy fokus jest wyłącznie 100% na, na tym okienku, a tamto jest odłożone na potem? Jak to wygląda? To nie jest praca, którą można, nie wiem, porównać do studiów, gdzie są dwie sesje. Ewentualnie jeszcze poprawkowy, ale tego studentom nie życzymy. I, I można powiedzieć, że student, no też byłem kiedyś studentem uh -huh. dawno temu, że student ma czas na zabawę i później jest czas, że przychodzi sesja, trzeba się gdzieś Przełącza tam. się z trybów. Trzeba się gdzieś tam sprężyć, tak? No nie, tutaj praca jest tak naprawdę no. cały czas. No bo dla mnie to też jest niekomfortowa sytuacja, że ja tutaj trafiłem 14 czerwca, tak? Ja bym zdecydowanie bardziej wolał mieć czas na to, żeby do tego okienka być lepiej przygotowanym. Tak się akurat złożyło, że były też takie przypadki, że, że trafili tutaj do Odry zawodnicy, których obserwowałem już wcześniej, niezależnie od tego, w którym klubie, w którym klubie bym był. Więc to jest, cał, to jest ciągły proces, trzeba cały czas zawodników obserwować, tym bardziej, że też no, śledzić chociażby to, kiedy zawodnikom się kończą kontrakty, bo może też ktoś ma pół roku do, kontrakt, do końca kontraktu i można by już z nim podpisać kontrakt. Trzeba mieć z tyłu głowy to, kto może z naszego klubu odejść, bo na przykład kończy mu się kontrakt, albo może pojawiają się jakieś zapytania na jego temat. Więc nie, to nie jest tak, że ja teraz nie wiem, mam labę do zimowego okienka, albo jak nie wiem, dokonamy jeszcze jednego ruchu, to będę miał labę nie, ale, ale, ale z każdym kolejnym okienkiem myślę, że, że będzie łatwiej pod tym względem, że po prostu no, bardziej będę znał swój zespół i będę miał więcej czasu na to, żeby przygotować się, obejrzeć zawodników, których chcemy tutaj chcemy tutaj sprawdzić ja już nie wiem od, graliśmy, graliśmy mecz w piątek z wieczorem z ruchem Chorzów od tego czasu już byłem widziałem dwa mecze na żywo wiadomo ileś tam obejrzałem też w telewizji tak? czy to Ekstraklasy, czy pierwszej ligi, czy drugiej ligi, no niższe jeszcze na razie nie grają także, także mówię, byłem i, i, i już na jednym meczu Ekstraklasy, byłem na jednym meczu Europejskich Pucharów w międzyczasie, więc, więc to nie jest tak, że, że można sobie w jakimś tam Momencie powiedzieć, to teraz mam, mam labę i będę dwa miesiące odpoczywał, a potem sobie pomyślę o kolejnym, o kolejnym okienku. Ale, ale wiem, że zdecydowanie łatwiej jest, kiedy jest się już w klubie dłużej i kiedy można się po prostu wdrożyć, być lepiej przygotowanym do, do, do kolejnego okienka. Ja zapytałem, bo niewiele to jest jakby funkcja, czy rola, czy, czy, czy mhm. no, funkcja dyrektora sportowego jest no, chyba najmniej znana spośród wszystkich. Funkcji, które są w, w klubie piłkarskim profesjonalnym, tak? Kibic, kibicom najmniej znana, w sensie najmniej znana jest specyfika pracy. Kibice wiedzą, albo wydaje mi się, że wiedzą doskonale, na czym polega praca trenera, trenera przygotowania fizycznego, analityków, którzy przygotowują informacje o, o kolejnych rywalach, prezes działu marketingu, natomiast rola dyrektora sportowego rzadko jest właśnie tak dogłębnie, dogłębnie opisywana yy, i to jest jakby, no ona się też bardzo różni specyfiką, bo inaczej pracuje się w klubie, który posiada budżet taki jak... I nie, przykład, nie wiem, wielką nęczyster... sieć, sieć skautów na przykład. Tak, że, że i, i jest taki, mhm. taką pozycję, że nikt mu nie odmawia i każdy chciałby tam trafić, a inaczej jeżeli się jest w takim miejscu łańcucha pokarmowego, czy, czy tej piłkarskiej karuzeli, jak odra o że no, nie jesteśmy klubem pierwszego wyboru dla wielu piłkarzy, tak? Tak, i, i y, słusznie, słusznie pan zauważył, specyfika y, dokonywania transferów, choć to, to też nie jest tak, że to jest jedyna rola, tak? Mhm. Bo... Że to jest jedyne zadanie transfery, bo to właśnie przez to można by sobie to tak uprościć, że to po okienku transferowym jest, jest wolne do no kolejnej dobrze, sesji. To przepraszam, to tak niekulturalnie mhm. bardzo wejdę w słowo, ale, ale żeby to dobrze wybrzmiało. Na czym, jakie są jeszcze zadania mhm. czy obowiązki dyrektora sportowego w pole? Bo rozumiem, że to się może taki. No przede, przede wszystkim przede wszystkim trzeba być takim łącznikiem pomiędzy zarządem klubu, a sztabem trenerskim, a sztabami trenerskimi innych, innych drużyn, tak? Bo to ja mam być tą osobą, która jest blisko drużyny, która jest na treningach, która rozmawia dużo z trenerami, i, i, i może jakby, tak jak powiedziałem, być takim łącznikiem, pomostem pomiędzy, pomiędzy władzami klubu, a, a, a tą częścią sportową. Ale oczywiście dyrektor sportowy to nie jest tylko zajmowanie się pierwszym zespołem, tak? Mamy zespół rezerw, mamy cel J, mamy gdzieś tam młodsze grupy. Gdzieś też w jakimś sensie rekrutowanie zawodników do tych młodszych grup, czy, czy też rozmawianie z trenerami młodszych grup, doprowadzanie też do jakichś spotkań, powiedzmy, pierwszego trenera, trenera zespołu rezerw, trenera zespołu u 19, żeby też gdzieś tam wymieniali się poglądami. Ja akurat lubię taki system pracy, kiedy jak już trwa sezon, żeby taki jeden dzień mieć gdzieś na przykład w okolicach wtorku kiedy każdy z trenerów powiedzmy trzech najstarszych grup plus trener pierwszego zespołu może mogą się spotkać powiedzieć kto może u mnie robi szybkie postępy kogo warto by zobaczyć pod kątem może pierwszej drużyny może starszego rocznika także generalnie obserwowanie monitorowanie tego koordynowanie w jakimś szerszym stopniu tego co się co się dzieje też w innych zespołach, nie tylko, nie tylko w pierwszym zespole. Także, także mówię, no to, to nie jest tylko rola transferowa, to nie jest tak, że ja sobie tylko gram na żywo w Championship Managera i sobie sprowadzam zawodników tak, klikając myszką i patrzę, czy mnie na tego stać, czy mnie nie stać. Ale tak jak też pan słusznie powiedział, wiele zależy od specyfiki klubu, bo są kluby z bardzo rozbudowanymi strukturami, z wieloma scoutami, są, są takie, gdzie, gdzie to wygląda powiedzmy dużo skromniej, liczebnie, choć wcale nie musi być na koniec jakieś mniej skuteczne. Oczywiście możliwości finansowe są też bardzo ważne, ale też geografia na przykład jest bardzo ważna. Ja mam, można powiedzieć, to szczęście, że, że miałem okazję poznać specyfikę klubów w różnych częściach Polski, bo pracowałem i na kaszubach, i pracowałem w Lublinie w moim rodzinnym mieście i pracowałem 4 lata w Tychach, czyli, czyli na, na Górnym Śląsku i pracowałem rok na Podkarpaciu. Więc wiem, że no zdecydowanie więcej klubów, potencjalnie zawodników jest właśnie na Śląsku. To też w pewne rzeczy może ułatwiać, bo bo po prostu zawodnicy, nie wiem, pochodzą z tej okolicy, łatwiej może być ich ściągnąć. Może być dużo więcej zespołów, więc też i możliwości oglądania meczów na żywo, czy, czy, czy ściągania zawodników. Trudniej jest w takim regionie, gdzieś trochę biedniejszym, czy, czy tak jak pracowałem w Chojnicach, gdzie no jednak w promieniu 90 paru kilometrów nie ma, nie ma innego dużego miasta, więc gdzieś potencjalnie trudniej jest o zawodników, którzy mieliby blisko domu, czy też mniej jest tych zespołów dookoła, tak? Także. To, 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 to zależy od bardzo, ta specyfika zależy od bardzo, od bardzo wielu czynników, ale, ale oczywiście no, yy, mamy, mamy ambitne cele. Wiemy, że w, w Opolu otwieramy za kilka miesięcy piękny stadion, na pewno jeden z najpiękniejszych w Polsce i, i marzy się wszystkim, żeby po wielu, wielu latach Odra znowu zaczęła dopisywać gdzieś kolejne rozdziały, chyba 23 tak, do. Książki pod tytułem Ekstra Klasa w Opolu. Natomiast no też trzeba sobie zdawać sprawę, w jakich, w jakich realiach funkcjonujemy i nie, nie tak dawno spotkałem mojego dobrego kolegę, kibica Zagłębia Sosnowiec, który mówi, że no w Sosnowcu niektórzy nie doceniali tej pierwszej ligi i teraz po spadku nagle widzą o kurcze, to jednak ta pierwsza liga nie była aż taką brzydką panną, jak nam się wydawało, tak. Pewnie to samo mówią dzisiaj w Podbeski bielsko Biała. Więc no, trzeba to też mieć z tyłu głowy, że naprawdę jest w tej lidze dużo klubów dysponujących bardzo dużymi budżetami. Ja nawet można powiedzieć, że gdzieś tam od 2016 roku pracując w klubach widzę jak rosną wymagania piłkarzy i no to jest niesamowite w jakim ten tempie ten przyrost następuje. I proszę, proszę mi uwierzyć, że kluby, o których może nawet kibic taki statystyczny w Opolu by sobie z tego nie zdawał sprawy są w stanie zapłacić dzisiaj zawodnikowi dwa razy tyle ile wynoszą u nas najwyższe kontrakty tak I ja nie mówię bo pieniądze nie zawsze w piłce grają choć choć trochę pomagają ale to też pokazuje jak niełatwo jest to o, o pewnych zawodników powalczyć i, i dlatego no, trzeba trzeba mieć na to swój pomysł. To teraz takie konkretne pytanie przyszło mi do głowy jeden z kibiców yy... Przedstawił taką czarną wizję w internecie, że debiut jaki zaliczył Oscar Zawada może spowodować, że stanie się łakomym kąskiem mm -hmm. dla klubów ekstraklasowych czy pierwszoligowych z większym potencjałem finansowym, które w przypadku kontuzji czy jakiejś innych zawirowań wokół, czy słabszej formy jakiegoś długotrwałych zawirowań wokół swojego młodzieżowca mogą spróbować takiego Oscar'a z Opola wyrwać. Czy istnieje takie ryzyko? Jak to wygląda? No nie, nie pytam, czy, czy zostanie, czy, czy, czy ile będzie grał, bo to, na to nie, mam, nie, nie jestem w stanie tego przewidzieć, ale czy realne jest takie ryzyko, że zgłasza się, nie wiem, jakikolwiek klub z Ekstraklasy i mówi na, na decyzję Oskara, bo nie mamy żadnego wpływu, to jest mm -hmm. jasna sprawa. Ja o to nie pytam, co, co, jak zdecyduje, ale, ale na ile my jako klub jesteśmy zabezpieczeni przed takimi trudnymi znaczy, jeżeli, momentami. Jeżeli my nie będziemy chcieli Oscara yy, puścić, no to spokojnie, na razie, na razie nigdzie nie odejdzie, ma ważny kontrakt z klubem, nie, ale też yy, spokojnie schodźmy, schodźmy na ziemię, bo podejrzewam, że jakbyśmy miesiąc temu komuś powiedzieli, że nie wiem, w najbliższą niedzielę w meczu pierwszej ligi przeciwko Pogoni Siedlce ma wyjść w wyjściowym składzie Oscar Zawada, to pewnie nie, niektórzy by tak popatrzyli. Z politowaniem tak? na to, co się, co się w klubie dzieje. A jednak Oscar gdzieś tam dobrymi występami w Celi fajnymi liczbami w zeszłym sezonie, zapracował sobie na zaufanie klubu, zapracował sobie na pierwszy zawodowy kontrakt, zapracował sobie na to, że dołączył do pierwszego zespołu, że mógł grać w letnich w sparingach przeciwko naprawdę silnym rywalom, bo my ten okres mieliśmy taki naprawdę atrakcyjny. Legia Warszawa, Górnik Zabrze, GKS Część ki... Katowice. Część kibiców było załamanych, względem, Tak, że jakby no nie wygraliśmy no, okay, żadnego meczu okay, okay, kontrolnego no. przed ligą, nawet ze Ślęzą Na, nie byliśmy w tak, e, ale oczywiście. rzeczywiście no, graliśmy z Legią, z Górnikiem. Tak e, i, i graliśmy z Legią, z którą prowadziliśmy do przerwy, zagraliśmy bardzo dobrą pierwszą połowę przeciwko GKS-owi Katowice, zremisowaną, gdzie też byliśmy mocno chwaleni za grę, z Górnikiem Zabrze przecież prowadziliśmy nawet. 1-0, traciliśmy dwie bramki pod koniec pierwszej połowy i przegraliśmy 1-2. Z Rakowem Częstochowa, okej, okay, może nie najsilniejszym Rakowem, ale też z wieloma bardzo dobrymi piłkarzami był remis 1-1 i bardzo dużo sytuacji stworzonych. Zresztą właśnie wspomniany Oskar Zawada miał tam świetną sytuację bramkową, której nie wykorzystał. Ja się bardzo cieszę z tego, jak ten zawodnik się rozwija. Ja się bardzo cieszę z tego, jaką on ma swobodę w grze jeden na jeden, ale to jest chłopak z rocznika 2006, który też pewnie będzie miał wahania formy, którego też trzeba odpowiednio do zespołu wprowadzać, to otoczenie wokół niego też jest niezwykle ważne. Ja wiem, że w jego życiu gdzieś tam rodzice też odgrywają bardzo, bardzo dużą rolę, więc myślę, że też, też ich rola w tym, żeby, żeby Oskar nie odleciał za szybko. Rzeczywiście miał świetne wejście, i myślę, że tak doświadczony zawodnik jak Filip Starzyński pewnie nie spodziewał się, że jakiś młokos go tak zakręci na linii pola karnego. Ale, ale mówię spokojnie. A jak kiedyś Oscar będzie na tyle dobrym zawodnikiem, że będzie zasługiwał na to, żeby grać na wyższym poziomie niż się będzie znajdowała od Raopole, to tylko żeby była taka sytuacja, że klub też na tym zarobi. Bo, bo to, jest, to jest istotne, to jest niezwykle ważne. Kilku piłkarzy pokazało, że, że w barwach Odry można się wybić kiedyś po zaledwie jednej dobrej rundzie w Opolu odszedł Wdowik do Jagiellonii Białystok, tak, teraz i to za, za, za niemałe wówczas pieniądze teraz dzięki temu, że, że zapracował sobie na transfer do, do Sportingu Braga znowu gdzieś tam coś skapnie z tego tytułu do, do Odry i to jest, to jest naturalna kolej rzeczy, więc promujmy piłkarzy jeśli będą mieli od nas odejść, to, to też tak, żeby to było na takich zasadach, że, że klub będzie na tym zarabiał, ale ja generalnie powiem, że jestem po tym pierwszym meczu zadowolony z postawy naszych młodzieżowców, bo. Ja wiem, że Szymon Mida nie wykorzystał świetnej sytuacji. To właśnie chciałem zebrać na całkiem przeciwległym biegunie, o ile po meczu naj... mm -hmm. kibice oceniali najwyżej właśnie Oskara Zawadę, trochę na fali entuzjazmu, nie do, nie do końca obiektywnie, no ale każdy ma prawo mieć swoje zdanie. O tyle właśnie Szymon Mida myślę, że mógł przeczytać sporo krytycznych uwag na temat yy, z właśnie tej, głównie tej jednej sytuacji, bo to też jakby ma, mało obiektywnie, bo ja osobiście po tej po tej akcji yy, byłem zafascynowany tym, jak on świetnie się podłączył z akcji, i był dokładnie tak. tam, gdzie powinien być. I, właśnie I tutaj ten, za to należy go pochwalić. W ten tak? sposób w ten sposób też yy, ja do tego podszedłem, kiedy, kiedy gdzieś tam no, widziałem go trochę podłamanego po meczu. I yy, oczywiście, no, ja powiem tak, nawet w powtórkach telewizyjnych, jak zobaczyłem, to ta sytuacja jeszcze mi się zdała łatwiejsza niż, niż patrząc na to na żywo. Natomiast, yy, no, ja powiedziałem, Szymon, no, ale znalazłeś się w tej sytuacji, ty, a nie, a nie kto inny, tak? Też pamiętajmy, że to jest chłopak, który przyszedł z trzeciej ligi, mhm. to jest chłopak 2005 rocznik, czyli chłopak, który w pierwszej lidze jeszcze przez dwa lata będzie młodzieżowcem, a w Ekstraklasie nawet przez trzy sezony i uważam, że też zaliczył całkiem niezły debiut, biorąc pod uwagę, że był pełny stadion, kamery telewizyjne, no, utytułowany rywal, 14-krotny mistrz Polski, który dopiero co grał w Ekstraklasie, Weźmy pod uwagę, że w ruchu wyszło dziewięciu zawodników w podstawowym składzie, którzy w zeszłym sezonie grali w ekstraklasie. I, I też uważam, że kilka gdzieś tam fajnych akcji miał, takie jedno dośrodkowanie, które gdzieś tam niewiele brakowało, a mogło się zamienić w gole czy w asystę. Pewnie no, wszyscy żałujemy, rozpamiętujemy tę sytuację na 1-1, ale no, tak, jak, tak jak właśnie gdzieś tam sam pan powiedział, no, on się fajnie do tej akcji podłączył. Znalazł się tam, gdzie. Gdzie być powinien, zresztą ja Szymona oglądałem w kilku meczach jeszcze w Unii i ja widziałem tą jego łatwość w dochodzeniu do bramkowych sytuacji. Zresztą strzelił 9 bramek w zeszłym sezonie w trzeciej lidze. To też wcale nie jest takie łatwe dla bocznego pomocnika. Mhm. Ja jestem przekonany, że on jeszcze swoje sytuacje będzie miał i, i myślę, że też coś, coś wyniesie z tej, z tej sytuacji, której, której nie wykorzystał. I, i, i mówię. Jestem zadowolony po tym pierwszym meczu na pewno z postawy obu naszych młodzieżowców, szczególnie że dla obu to, to były debiuty na boiskach pierwszej ligi. No dobrze, panie dyrektorze, to teraz tak yy, przyspieszymy trochę seria krótkich pytań. Zacznę od tego, kiedy jest dobry moment, żebyśmy mogli mówić na spotkanie przed ko kolejnym okienkiem transferowym. Jaki to jest taki dobry moment, y, który, który miesiąc może albo który moment sezonu. Znaczy, ja znaczy, ja, myślę, dobre, tak, ja żeby, myślę, żeby coś podsumować to, tą jakby jedną mm -hmm. rundę, a już zapowiedzieć może, jakie są plany niekoniecznie nazwiska. ale. To myślę myślę, plany. że gdzieś okres między, między Mikołajkami a świętami to taki dobry okres na prezenty, więc może wtedy jakiś prezent będziemy <laughs> mieli w postaci, w postaci jakiejś informacji, ale, ale rzeczywiście, no, tak naprawdę gdzieś tam gramy do początku grudnia. 19 kolejek ligowych, więc, więc myślę, że, że ten początek grudnia to będzie dobry okres, żeby porozmawiać o tym, co za nami, ale też powiedzieć, jakie, jakie ruchy gdzieś będziemy chcieli wykonać zimą, bo no, generalnie ja wychodzę z takiego założenia, że jak jest dobrze, to tych ruchów zimą nie powinno być więcej niż 2, maksymalnie 3. Wiadomo, że też o ruchy zimą jest trudniej, bo większość zawodników ma ważne kontrakty. A ci, którzy nie mają, to znaczy, że no nie mieli dobrej jesieni. Eee, z małym zastrzeżeniem no są ligi gdzieś takie jak litewska, łotewska, estońska czy skandynawskie, gdzie, gdzie kontrakty się zazwyczaj kończą właśnie z końcem grudnia. Eee, więc ja mam nadzieję, że, że ta, będziemy rozmawiać wtedy po dobrej rundzie i będziemy właśnie celować w jakieś dwa, dwa, dwa fajne ruchy, które pomogą, żeby, żeby wiosna była jeszcze lepsza, szczególnie, że no, tych wyzwań związanych z tym, że trzeba będzie zapełnić trochę więcej krzesełek niż teraz, na pewno na pewno będzie dużo. No dobrze, to jesteśmy umówieni na kolejne spotkanie na początku grudnia. Panie dyrektorze, cóż ja chciałem zapytać, jest Pan zadowolony z debiutu zawodników, którzy zagrali w tym meczu? Wspomniał Pan już o, o młodzieżowcach, tak? Mhm. O Szymonie, Midzie i i o zawadzie, ale Jakub Bartosz, Maksymilian Wanaszewski, Adrian Łyszcz, mhm. tak, zagrali też w tym meczu Jordan Dominguez tak. z ławki wszedł no i Dawid Wolny, który jakby taki transfer last minute, ale, 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 ale który blisko, spowodował tak. tutaj dużą radość. No nie nie ukręcam, że ja, spośród wszystkich, jakby najbardziej cieszę się z tego transferu, tak czysto yy, sercem, tak? Jakby bo nie, nie, nie przekładając tego na wartość sportową. Na pewno yy, to był trudny mecz, bo, bo graliśmy na pewno z jednym z najmocniejszych zespołów tej ligi. I to było widać wieloma fragmentami, tak? No bo z jednej strony ja nie uważam, żebyśmy jakoś odstawali poziomem gry od, od ruchu, no ale ruch był jednak konkretniejszy w tych pewnych momentach. Pokazał też, ile znaczą klasowi napastnicy, bo, bo szoman Nowotny, który strzelił pierwszą bramkę, to jest zawodnik, który grał nawet na poziomie pierwszej Bundesligi. Z ławki wchodzi Daniel Szczepan, zawodnik, który miał bodajże 10 bramek w zeszłym sezonie ekstra klasy, ale myślę, że taki zawodnik jak Filip Starzyński, który pokazał, co znaczy dobrze wykonany stały fragment gry, czy, czy, czy Miłosz Kozak, który tam sporo takich akcji skrzydłem przeprowadził, no to pokazali, że, że, że naprawdę ta poprzeczka wisiała dość, dość wysoko w tym pierwszym meczu. Czy jestem zadowolony? Ja chcę być zadowolony z wyników drużyny, a nie z jakichś tam indywidualnych popisów. Więc, no, skoro nie strzeliliśmy gola, skoro przegraliśmy mecz, to, to nie jestem do końca zadowolony. Adriana Łyszczarza znam doskonale, bo miałem okazję z nim pracować w poprzednim sezonie, gdzie, gdzie miał bodajże 12 punktów w punktacji kanadyjskiej. Wiem, że stać go na, na dużo więcej. Zresztą już w sparringach yy, w kilku meczach to pokazał. Też jego ogromną siłą są stałe fragmenty gry. My tych stałych fragmentów gry mieliśmy bardzo mało w tym meczu, i to też myślę w jakimś stopniu utrudniało Adrianowi wykorzystanie wszystkich swoich atutów. Jeśli chodzi o Kubę Bartosza, Kuba stracił część okresu przygotowawczego z powodu kontuzji. Też jest zawodnikiem takim, który jest u nas przymierzany na dwie różne pozycje: i na prawą obronę, i także na skrzydło. Ostatnim sparingu przed ligą zagrał na skrzydle i tak na dobrą sprawę mógł strzelić trzy bramki. Teraz zagrał na, na boku pomocy. No miał naprawdę dużo roboty z miłoszem kozakiem, który się tam często tą stroną włączał. Myślę, że to jest zawodnik, już o naprawdę sporym doświadczeniu. Zawodnik, który w poprzednim sezonie, jeśli się nie mylę, zagrał 27 meczów na poziomie Ekstra klasy, więc no to, to nie jest przypadek. Myślę, że szczególnie gdzieś tam przy pewnych problemach zdrowotnych, spychały, no, będzie, będzie odgrywał dużą rolę w naszym zespole. Jeśli chodzi o Maksymiliana Banaszewskiego, no, Maksymilian trochę cierpi z powodu tego, że, że mieliśmy problemy z napastnikami i tak naprawdę, chociaż jest nominalnym skrzydłowym, w poprzednim sezonie w Podbeskidziu grywał też na pozycji numer 10. U nas tutaj występował na, na dziewiątce, zaczął ten mecz na pozycji numer 9, gdzie mm, ok, może jeszcze gdybyśmy prowadzili i grali z kontry, to może by mu było łatwiej, ale w momencie kiedy to jednak ruch praktycznie od początku meczu prowadził, no to nie jest typowy napastnik, który weźmie piłkę na, na ciało, który zgra głową, który powalczy fizycznie ze stoperami. Więc na miarę swoich możliwości na pewno się starał. Myślę, że lepiej mu się grało później po wejściu wolnego, kiedy mógł zejść na skrzydło, czyli na swoją nominalną pozycję. Natomiast myślę, że ci, którzy widzieli sparingi w okresie przygotowawczym, no to byli podkreślani naprawdę, że, że Max jest zawodnikiem o dużym potencjale i myślę też takim zawodnikiem, jakich kibicy lubią, bo Pamiętam taką bramkę jeszcze chyba strzeloną w, w Zagłębiu Sosnowiec w sezonie 22-23, gdzie chyba nawet została bramką rundy czy, czy bramką sezonu. To jest zawodnik, który potrafi zakręcić obrońcą i, i, i kibice myślę takich zawodników lubią. Jeśli chodzi o e, Domingueza, no cóż, tutaj rzeczywiście e, on miał bardzo dobre wejście do zespołu w okresie przygotowawczym, e, naprawdę bardzo dobrze zagrał na tle Legii strzelił bramkę ze Ślęzą Wrocław, natomiast przepraszam, z rekordem Bielsko-Biała, natomiast no, też miał trochę problemów zdrowotnych, które w jakimś sensie go wyhamowały. Stąd też zaczął mecz z ławki rezerwowych. No na pewno na, na minus w jego przypadku ten spowodowany rzut karny. No i, i, i... No tak się mówi, że zawodnicy ofensywni we własnym polu karnym są trochę niebezpieczni. Natomiast myślę, że to jest zawodnik, który naprawdę dobrze operuje piłką i... Co też jest istotne, bo miałem okazję w swoim życiu z kilkoma Hiszpanami pracować. Dobrze, jeśli jest to zawodnik, który gdzieś już poza Hiszpanią był, bo no, specyfika życia w Hiszpanii, grania w Hiszpanii, a grania w krajach, chociażby gdzie, gdzie pada śnieg. Jest trochę inna, myślę, że on był mistrzem Finlandii z HJK Helsinki, więc wie mniej więcej, że to, co, co pada. Chciałby zmarznąć to już. Tak, więc że wie, że to, co białe pada z góry, to nie jest mąka, tylko jest śnieg. Myślę, że myślę, że to jest zawodnik, który może nam dać dużo jakości, bo naprawdę no, to jest Hiszpan, jeśli chodzi o opanowanie nad piłką, też niezły stały fragment gry. Ja nawet jak rozmawiam z piłkarzami, no to, to oni doceniają jego umiejętności. Także myślę, że myślę, że jak będzie w pełni, w pełni zdrowy, w pełni w treningu, to, to będzie ważną rolę w środku pola spełnił. No i doszliśmy do naszego ostatniego transferu, do Dawida Wolnego. No, tak naprawdę sytuacja o tyle trudna, że dołączył do nas praktycznie dzień przed pierwszym meczem, odbył jeden trening i już musiał wyjść. Ja wiem, że on topografię Oleskiej i całego Opola zna doskonale, natomiast ja myślę, że to może być pod wieloma względami bardzo fajny ruch. Zawodnik, który ma tu jeszcze coś do udowodnienia, bo wywalczył awans z Odrą do pierwszej ligi i swoje pośpiewał na rynku, ale, ale nie miał okazji akurat w Odrze występować w pierwszej lidze, więc można powiedzieć, że gdzieś tam spina taką klamrą trochę tę swoją karierę, choć ma 30 lat, więc za kilka dni będzie miał 30 lat, więc jeszcze myślę, że trochę grania przed nim. Ale to jest zawodnik, który jest szczególnie na poziomie drugiej i trzeciej ligi udowodnił, że potrafi bramki strzelać, bo ma ich tam około 100. I myślę, że, że to jest człowiek, który poza walorami czysto sportowymi doda tej drużynie charakteru, bo, bo on by się dał za odrę na pewno pokroić. I, I myślę też to, jak kibice skandowali jego nazwisko przed meczem. To też pokazuje, że, że może odgrywać tutaj w tym klubie pod wieloma względami naprawdę ważną rolę. I, I myślę, że ta jego rywalizacja z Edwinem Muratowiczem, jak wrócą do zdrowia, z Czaplińskim, z Sulą, może naprawdę przynieść nam sporo satysfakcji, jeśli chodzi o. O te, pozycje, o te pozycje ofensywne. To takie pięknie, optymistycznie bardzo, że, że wszyscy jakby są tak na fali w, na, na wznoszącej, że, że zawodnicy, wszyscy ci, którzy przyszli, jeszcze nie pokazali swojego maksa. I to jest świetna, no bo świetna czas, informacja. No bo czas działa, czas działa na, na naszą korzyść. Tak też powiedziałem po tym meczu, tak? Widać było jednak, że my musieliśmy zacząć ten mecz bez nominalnej dziewiątki. I to jest pewna trudność, tak? bo, bo jednak ta rola napastnika to nie jest tylko strzelanie bramek, ale to też są odpowiednie, um, odpowiednie inne czynności, które on wykonuje. Pomaga w budowaniu ataku, pomaga w bronieniu i tak dalej. Nawet pomaga wzrostowo, jeżeli mówimy o wysokiej dziewiątce, a, a takie mamy. Więc, więc myślę, że, że ten czas będzie działał na naszą korzyść, że to zgranie zespołu będzie coraz lepsze, to zrozumienie też pomysłu na granie trenera Sobolows Sobolewskiego, bo no też każdy trener ma, jakoś, ma jakieś takie swoje DNA, ma taki swój pomysł na piłkę, trener Nocon słynie ze świetnej defensywy. Jego zespoły tracą bardzo mało bramek. Myślę, że w Opolu to też pokazał. Z kolei ten Sobolewski um, lubi, gdy jego zespoły grają piłką, operują piłką, wymieniają sporo podań, gdy, gdy, gdy chcą kreować grę. Ale tego też trzeba się nauczyć, zespół też musi się do tego przygotować. I mówię, ja, ja akurat jestem optymistą i uważam, że, że czas będzie działał na naszą, na naszą korzyść. Natomiast ja wiem, że, że nie ma czegoś takiego jak okres ochronny w piłce nożnej. Tu żadnych miesięcy miodowych nie ma i, i tu tak naprawdę od pierwszego meczu trzeba punkty zdobywać. I zdajemy sobie sprawę, że w meczu, w meczu z Pogonią Siedlce no, no trzeba, trzeba po prostu będzie zapunktować. Tym bardziej, że później jedziemy do Niecieczy, która jest liderem po pierwszej kolejce. Wygrała 3-0 pierwszy mecz. Później przyjeżdża Wisła Płock, która nie wiem czy nie wydała najwięcej pieniędzy na, na transfery w tym letnim okienku. Także no naprawdę... Tu każdy mecz to będzie to będzie ciężkie wyzwanie i, i, i wiem że, że nikt tutaj nie będzie nam dawał e, tak jak mówię takiego okresu ochronnego. Tak bardzo optymistycznie patrząc na tabelę mamy tylko trzy punkty straty do lidera i to jest bardzo no. dobra bardzo dobra pozycja wyjściowa do, do walki o, o wspaniały sezon. E, to Także to żart oczywiście. E, panie dyrektorze ostatnie pytanie na spotkaniu przed sezonem e, prezes. Uchylił rąbka tajemnicy, że trwają prace. To jest dużo bardziej skomplikowane niż w futur menedżerze, czy w menadżerze czy w karierze, w FIFA nad sprowadzeniem zawodnika. Później pan dyrektor powiedział, że, że pytany przez kibiców y, o narodowość, powiedział, że jest to Polak. Mogłem powiedzieć tyś... większy... <Creed> <Manette> o Polak, ale to już by było za łatwe. <laughs> e, Okej, okay. w tym momencie, między pierwszą a drugą kolejką ligową, okay. czy jesteśmy blisko jakiegoś transferu? Czy okienko jest już zaplanowane? Czy są jakieś zaplanowane jakieś transfery przychodzące do klubu? Chcemy, chcemy pozyskać jeszcze jednego zawodnika, natomiast to ma nie być uzupełnienie składu. Rozglądamy się ze zawodnikiem, który będzie gdzieś w, w środku pola stanowił jeszcze taką istotną wartość. Natomiast to, to nie będzie raczej przed meczem z Pogonią Siedlce. Tak jak mówię, mamy jeszcze trochę czasu. Weźmy pod uwagę też to, że sezon się w Polsce dopiero zaczął, że część zawodników, która na dzisiaj patrzy w kierunku ekstraklasy, albo która jest w klubach ekstraklasy, może za chwilę będzie musiała też spojrzeć w kierunku pierwszej ligi. Więc, więc tak jak mówię, chcemy, żeby, żeby to był taki ruch dobrze ze wszystkich stron przez nas prześwietlony, więc nie będę tutaj obiecywał, że, że ten zawodnik trafi, trafi do nas przed meczem z Pogonią Siedlce. Tak jak mówię, do końca okienka transferowego jeszcze półtora miesiąca. Później jeszcze zawodnicy wolni też będą mogli podpisywać. Nie, nie mówimy wolni w sensie nazwiska. Ale... Ani, ani prędkości biegu. Tylko... <laughs> ani prędkości biegu. Ale, ale mówię, myślę, że myślę, że jeszcze jakiś zawodnik trafi do odry. Natomiast no, my sobie musimy też zdawać sprawę, że to jest praca na żywym organizmie i, i nie daj Boże, może się przytrafić kontuzja jakiegoś naszego bardzo ważnego zawodnika albo też wpłynie propozycja nie do odrzucenia. Za jakiegoś naszego zawodnika i trzeba będzie na przykład tę lukę, lukę uzupełnić. Także, ale mówię, jeżeli, jeżeli wszystko będzie dobrze, tak jak chcemy, to to gdzieś tam o, o jednym ruchu jeszcze myślimy. No to jest tak, ostatnie pytanie. Ja wiem, że na pewno bardzo trudne, ale no obiecałem sobie i kibicom, mm -hmm. że zadam jak miał taką możliwość, taką okazję. Czy możemy powiedzieć coś na temat zarobków w Odrze? Nie wiem, jakiś taki przedział podać, albo wielokrotność pensji minimalnej, ile zarabia, nie wiem, najlepiej zarabiający piłkarz w klubie? Albo porównać to z zarobkami w innych klubach? Tak, jakby wytłumaczę, dlaczego pytam. Znaczy, pytam dlatego, że kibice są ciekawi. Jakby to, to jest taka, nie nie ma w tym złej ciekawości. Nie, nie są ciekawcy, tylko po prostu no chcą wiedzieć, jakby jak, jak, jak to wygląda. A zazwyczaj dotychczas nie, nikt jakby takich informacji oficjalnie nie przekazywał. Jakby też szanujemy. Krzysztof Stanowski ostatnio przy okazji jakiegoś materiału całkowicie niezwiązanego z piłką nożną odpowiadał na pytania kibiców i odpowiedział o tym, powiedział o tym że w czwartej lidze Mazowieckiej. W której rywalizuje jego drużyna KTS weszło. Są drużyny, które płacą piłkarzom 15 tysięcy złotych na piątym poziomie rozgrywkowym. Znaczy, yy, znamy się z Krzyśkiem i mieliśmy kiedyś okazję gdzieś tam wspólnie występować przed kamerami. Ja wiem też mniej więcej, ile też Krzysztof w swoim klubie proponuje swoim zawodnikom. Zresztą, jeden z. Piłkarzy, który, który dzisiaj gra w KTS, weszł, był też kiedyś moim zawodnikiem, ale to nie o nim, akurat tutaj w tym, w tym przypadku. Dzisiaj rzeczywiście są kluby też w niższych klasach rozgrywkowych, które płacą pięciocyfrowe kwoty i to nawet na piątym poziomie rozgrywkowym. I pewnie w prawie każdym województwie można taką drużynę wskazać, gdzie, gdzie rzeczywiście te, te zarobki są, są, bardzo, są bardzo wysokie. To jest o tyle ciekawe, że tak naprawdę, kiedy zaczynałem pracować w pierwszej lidze, bodajże, że w klubie wówczas, w którym pracowałem, chyba czterech piłkarzy miało pięciocyfrowe kwoty i to raczej bliżej 10 tysięcy niż, niż, niż 20. Dzisiaj, tak naprawdę. Na poziomie takie zarobki, tak jak sam pan powiedział, są nawet na piątym poziomie rozgrywkowym. Tak? Poszło to bardzo, bardzo do przodu. Gdzie jest Odra, jeśli chodzi o płacenie w tej lidze? Myślę, że gdzieś w granicach środka tabeli może nawet ciut poniżej środka. Natomiast co jest niezwykle istotne, zawodnicy wodrze mają płacone na czas, i, i, to też jest ogromna, i to też jest ogromna wartość, i, i oni to też wiedzą i to doceniają, i to też jest argument, który można w rozmowach na pewno wykorzystywać. Ale tak jak wspomniałem, są kluby w tej lidze, i to wcale niekoniecznie te, o których myślą statystyczni kibice. Którzy na dzisiaj są w stanie zapłacić dwa razy tyle ile u nas płaci, zarabia najwięcej zarabiający zawodnik. Także to duża różnica. Dwukrotnie także to więcej. jest duża to jest duża różnica i my nie mówimy o takich przypadkach ekstremalnych jak nie wiem był Luis Fernandez który w Wiśle Kraków dwa sezony temu czy w Lechii Gdańsk sezon temu zarabiał ponad 100 tysięcy na drugim poziomie rozgrywkowym, bo to już by była pensja wysoka nawet na poziom ekstraklasy. Natomiast mówię, nawet, nawet w takich klubach, które niekoniecznie się wydają płacącymi tak bardzo dużo, dzisiaj są w stanie zapłacić zawodnikom nawet w granicach 50 czy więcej tysięcy miesięcznie, więc no są to już naprawdę bardzo, bardzo wysokie stawki. Natomiast w Odrze tyle, tyle nie płacimy i na pewno dopóki nie będziemy grać w Ekstraklasie, to tyle nie będziemy płacić. Czyli to no, wszystko, grunt, żeby było wszystko z głową. Ja też słyszałem, o, słyszałem taką informację ze środowiska piłkarskiego, że jeden z piłkarzy, który dołączył do Odry w tym okienku transferowym, miał korzystniejszą finansowo ofertę i atrakcyjniejszą, zakładam sportowo, jeżeli moje źródło się nie myliło. E, natomiast no, wybrał jakby tą atmosferę, jakby sytuacja, którą spotkał, zobaczył w Opolu, informacje, które uzyskał, bo mm -hmm. nie ukrywajmy, piłkarze się w środowisku doskonale znają. Ktoś z kimś grał w drużynie, mają do siebie kontakty, więc przekazują sobie te informacje. Jakby na boisku rywalizują, natomiast na co dzień życzą sobie dobrze, są kolegami. Znaczy My... powiem, powiem tak, o tyle bym to skorygował, że ponieważ no jakby też uczestniczyłem w rozmowach, w negocjacjach, to nie dotyczyło jednego zawodnika, czyli kilku, mo możemy Tylko kilku, którzy mogliby w innych klubach być może zarobić trochę więcej, ale, ale tak jak mówię, gdzieś stabilność tutaj wypłat, to jaka jest tutaj atmosfera, to jakie są, czego często może niektórzy nie doceniają warunki do treningów, bo ja muszę sam powiedzieć, że, że byłem zaskoczony, jak zobaczyłem ośrodek treningowy. Przy ulicy Wander bo nie zdawałem sobie sprawy, że, że Odra już na dziś dysponuje takimi warunkami do treningu, takimi płytami do treningu. To też są rzeczy, które, które zawodnicy naprawdę doceniają, bo, bo to też się przekłada na, na, na mniejszą liczbę kontuzji, to, to przekłada się na większą jakość treningu, możliwość podnoszenia poziomu. Myślę też, że i ten stadio, który gdzieś tam widać w czasie treningu. Za płotem też, też powoduje, że, że, że łatwiej jest zawodnika być może namówić. Ja, ja sam miałem okazję pracować w dwóch klubach, myślę o Motorze Lublin i o gks Tychy, gdzie były już nowoczesne stadiony, i, i to też jest jakiś argument w rozmowach z zawodnikami. Ja wiem, że tych nowoczesnych stadionów jest już w Polsce coraz więcej, ale mimo wszystko, szczególnie na przykład u, u obcokrajowców, jeżeli taki zawodnik przyjedzie. I zobaczy, na jakim stadionie będzie miał okazję występować, no to to też, to też ma, ma, jakieś, ma jakieś znaczenie. A Opole też jest pięknym miastem, jak pod względem swojej atrakcyjności, jest też, uważam, dobrym miastem do życia, bo jest yy, kompaktowe. kompaktowe, pozbawione <laughs> tego zgiełku tych największych miast. Co często jakby opolanie uważają, że jest małym, nic się nie dzieje, ale tak naprawdę, jak ktoś pomieszkał w dużym mieście i postał w korku, jadąc nawet do piekarni czy do pracy z każdego dnia w jedną i w drugą stronę, to, to docenia potem to, że, że wcale nie trzeba tak długo stać w korku i wszystko jest kompaktowo właśnie bliżej siebie. No dobrze, to jest bardzo piękne, optymistyczne zwieńczenie rozmowy, że Opole jest w... Z punktu widzenia czy w środowisku piłkarskim pozytywnie, czy odra odra jako klub, jest w środowisku piłkarskim pozytywnie. Ja myślę, że to jest zasługa też osób, które ten klub tworzą. Od no wielu tak, bo to, lat. bo to nie jest tak, że to stryknięcie palcem, to, to jest proces. Wszyscy tego, sobie, bo... wszyscy sobie zdaje, zdajecie sprawę doskonale tutaj w Opolu, że były czasy, kiedy ten klub wydawało się, że może za chwilę do tej ekstraklasy wróci. Miał jakieś różne firmy w nazwie tak I, i, i były rundy, gdzie nagle wszystko wyskakiwało w górę, ale później był też i upadek klubu. Także myślę, że, że kibice w Opolu też doskonale zdają sobie sprawę z tego, że, że, że te, byt tego klubu tak naprawdę był przez jakiś czas zagrożony. I myślę, że to jest ogromna praca wykonana przez obecne władze klubu przez wiele lat. Myślę, że też dobre nastawienie pana prezydenta. Ja zawsze jak przyjeżdżałem na mecze do, do Opola tutaj ze swoimi zespołami, to niemal zawsze widziałem go na trybunach. Myślę, że to też jest bardzo istotne, bo to, bo to pokazuje, że rzeczywiście ten klub jest istotny. Wsparcie kibiców. Także, także mówię, to jest na pewno praca wielu osób, że odra jest dzisiaj tak postrzegana, bo, bo na to sobie musiała przez lata. Zapracować i to jest bardzo, bardzo dobre, bardzo pozytywne. Ja zrobię ze swojej strony wszystko, żeby tego nie zepsuć. No i cóż, no, jesteśmy w stolicy polskiej piosenki i to wypada, żebyśmy grali śpiewająco w tym sezonie. No dobrze, tutaj już jakby trudno mi przebić tą tą, tą puentę, więc po prostu powiem, że bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jesteśmy umówieni na spotkanie w grudniu. Nie umówiłem jeszcze na konkretną datę, natomiast tak, żebyśmy mogli podsumować tą tą kończącą się pierwszą rundę, a już coś uszknąć, może opowiedzieć o tym, jakie są plany, jaka jest koncepcja na, na zimowe okienko transferowe. I bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, za, za wizytę. Dziękuję panie dyrektorze za wykonaną dotychczas pracę, bo. No, zawodni nazwiska zawodników, którzy dołączyli do Odry w tym okienku, pomimo tego, że część kibiców twierdzi, że zawodnicy z drużyn, które spadły z ligi niekoniecznie są wzmocnieni. natomiast no tak jak pan powiedział na, na, na spotkaniu przedsezonowym, hmm. to trzeba oceniać indywidualne występy zawodnika, a nie patrzeć przez pryzmat, 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 tacy, pryzmat jak reprezentacji. Jak my ściągają zawodników ze spadkowiczów no, i, i, i zespoły, które sięgają po mistrzostwo i też, też potrafią wyrwać kogoś ze spadkowicza, także... Także, tak jak powiedziałem właśnie na spotkaniu, też trzeba patrzeć, jak dany zawodnik występował, też trzeba patrzeć, czy zespół... No bo chociażby zdaję sobie sprawę, że na przykład ktoś może wbić szpilkę w kierunku Resowi, która spadła, czyli mojego ostatniego klubu. Ale na przykład jeśli chodzi o, o, o ofensywę, to, to ona była gdzieś na poziomie od Reopole, tak? Więc akurat do nas trafili zawodnicy ofensywni z tamtego klubu, więc... Mówię, każdy, każdy przypadek trzeba na, pewno, trzeba na pewno indywidualnie rozpoznać i w każdym zespole, który spada z ligi, też na pewno są zawodnicy, którzy akurat, akurat się wyróżnili. Jesteśmy umówieni na grudzień, mam nadzieję, że wtedy będzie już można powiedzieć po owocach, go poznacie. Jest tylko jeden dzień w grudniu, kiedy się na pewno nie umówimy, bo moja żona ma wtedy urodziny i imieniny. To jest też święto górników, ja też... także ten dzień odpuszczamy. <laughs> Oczywiście, to chciałem się <laughs> tylko zapytać, jaki prywatny cel, prywatny plan na, na tą rundę, jaki wynik, jak które miejsce w tabeli będzie satysfakcjonujące dla pana dyrekt dyrektora? Ja wiem, że wszyscy by chcieli powiedzieć, że będziemy nie wiem, na pierwszym, drugim miejscu w tabeli I oczywiście też bym chciał. Ehm, wiem też ze swojego życia, że można atakować też z dalszego miejsca i prawie do klasy awansować, bo kiedy w Tychach skończyliśmy ligę na trzecim miejscu z 63 punktami, czyli dorobkiem, który to był jedyny sezon w ostatnich 10, kiedy to nie dało awansu. A przystępowaliśmy do rundy wiosennej będąc poza strefą barażową. Także może zresztą GKS Katowice ostatnio pokazał, że można i gdzieś tam z tyłu peletonu zaatakować i, i wjechać do Ekstra Klasy. Ja chciałbym, i to nie dlatego, że nie jestem ambitny albo że jestem człowiekiem małej wiary, ale Pamiętamy, co się stało, kiedy 3 lata temu od razu grała w barażach i w kolejnym sezonie do końca praktycznie broniła się przed spadkiem, także chcemy tego na pewno uniknąć, uniknąć takiej sinusoidy. Chcemy to na tyle ustabilizować, żebyśmy nie musieli patrzeć za siebie, a mogli patrzeć przed siebie. Jeżeli po tej rundzie, przedłużonej rundzie jesiennej będziemy w obliczu wiosny mogli patrzeć przed siebie, a nie za siebie, to ja będę już, już zadowolony. A jak jeszcze by się udało może w Pucharze Polski na przykład jakiś fajny wynik zrobić, tak żeby na wiosnę już tutaj na nowy stadion przyjechała jakaś klasowa marka, też byłoby, też byłoby super, także no myślę, że też istotne dla nas będzie, czy, czy, czy ludziom się będzie nasza gra podobała, bo no, wiadomo, wszyscy lubią najbardziej zwycięstwa, ale, ale też myślę, że doceniają, kiedy, kiedy ta gra jest, jest, ładna, jest ładna dla oka. No i będę chciał też, żebyśmy takich kolejnych Oscarów zawadów światu pokazywali, bo bo myślę, że po to jest akademia, po to się tutaj pracuje, po to są też te centralne ligi juniorów, żeby, żeby też tych swoich zawodników wychowywać. I, I to jest też niezwykle istotne, bo, bo dzisiaj wszyscy mówią o oskarze, ale, ale myślę, że w kolejce jest jeszcze kilku innych, którzy też doczekają się debiutu na, na boiskach pierwszych. I nie będziemy ich imiennie tutaj wskazywali, po to, żeby. Nie utrudniać im tego. I nie, nie, nie. ułatwiać rywalom, tak? Wy, wyciągania. Ale przede wszystkim im nie okay. psujmy tego, niech e, wszystko dzieje się swoim torem, te, te aspekty sportowe. E, pan dyrektor jakby ma, jest nad, ma nad nimi pieczę jako dyrektor, natomiast jak e, powiem, schodząc szczebel niżej. E, sztab pierwszej drużyny, niech pracuje z chłopakami, niech chłopaki e, wykonują swoją pracę ciężką pracę i niech przynosi to efekty w postaci debiutu kolejnych zawodników i przede wszystkim dobrych wyników. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ja, dektore... również, ja również dziękuję. Nie mówię do zobaczenia do grudnia bo myślę że się zobaczymy szybciej na stadionie. Ciężko się ogląda mecz nie mając żadnego wpływu na. Ciężko ja powiem szczerze że kiedyś bym się chętnie poddał eksperymentowi żeby mieć EKG w cz... takie na żywo w czasie w czasie meczu no to to kosztuje sporo sporo yy, wysiłku mogę tylko dziękować genetyce że jakoś nie posiwiałem jeszcze więc bo znam takich którzy mocno posiwieli już oglądając mecze swoich drużyn no właśnie te emocje w piłce są e, bardzo różne i łzy radości można płakać z, rado, z radości można ze szczęścia i można płakać ze smutku ale to jest piękny sport więc cieszę się że, że mamy możliwość w przy wspólnym klubie e, ten czas spędzać. E, moim i waszym drodzy goście, drodzy goście, drodzy widzowie, oczywiście gościem był dyrektor e, sportowy Odropol pan Leszek Bartnicki. Bardzo Ci wszyscy serdecznie. widzowie będą, mam nadzieję, gośćmi podczas niedzielnego oczywiście. meczu. Oczywiście. <laughs> z pogonią sierpce. Tak jest, tak jest. Widzowie, którzy będą widzami naszego odcinka i widzami wspaniałego widowiska, które już. E, w niedzielę na Oleskiej, bo program wyemitujemy w czwartek, a w niedzielę widzimy się na Oleskiej, a później na kolejnych spotkaniach ligowych i jak dobrze losowanie wypadnie, to i Pucharu Polski, czego, czego bardzo serdecznie sobie wszyscy życzymy. Dziękuję Wam bardzo, dziękuję bardzo jeszcze raz za rozmowę. Dziękuję Do również. usłyszenia.